Polskiej Stali witają Państwa Jacek Laskowski i Edward Durda. Za chwilę rozpocznie się towarzyskie spotkanie piłkarskie Polska-Izrael. Przed chwilą odegrano hymny obu państw. Spotkanie towarzyskie, ale dla naszej reprezentacji ostatnia próba przed pierwszym meczem o punkty eliminacji do Mistrzostw Świata. Przypomnę, że już za dwa tygodnie gramy w Poznaniu z Turcją. Ten mecz dzisiejszy jest jakby próbą generalną. Trudno mówić o próbie generalnej. W pełnym tego słowa znaczeniu trener Andrzej Strejlał nie mógł powołać wszystkich zawodników, ale o tym później. Przedstawmy składy obu zespołów. Reprezentacja Izraela w bramce z numerem pierwszym Boni Ginzburg, z dwójką Abraham Cohen, z trójką Alon Harazi, z czwórką Alon Hazan, z piątką Yehuda Amar, z szóstką Ben Shimon Ran, z siódemką Banin Tal, z ósemką Avi Nimni, z dziewiątką Eyal Berkowicz, z dziesiątką Isaac Zohar i z jedenastką najbardziej znany piłkarz Izraela Roni Rosenthal. I reprezentacja Polski, która wystąpi dzisiaj w składzie w bramce Jarosław Bako z numerem 1, dalej Marek Rzepka numer 2, numer 3 Tomasz Łapiński, numer 4 Roman Szewczyk, numer 5 Marek Koźmiński, z numerem 6 Robert Warzycha, numer 7 Jarosław Araszkiewicz, numer 8 Adam Fedoruk, numer 9 Wojciech Kowalczyk, z numerem 10 Jerzy Brzęczek i z numerem 11 Andrzej Juskowiak. Z Wolanek. Akcja Polaków. Fedoruk, środek, strzał, bardzo dobry i super. Pierwsza minuta tego spotkania, groźna akcja naszego zespołu. Bardzo dobry strzał Adama Fedoruka. Jeszcze nie koniec, jeszcze już wyskakuje do piłki Juskowiak. Udana interwencja Ginzburga. Adam Fedoruk, piłkarz Mieleckiej Stali, gra tutaj przed własną publicznością. Obrońcy izraelskiego i goście, ale strata piłki. Juskowiak do Fedoruka. Linia pola karnego, Fedoruk do Kowalczyka. Silny strzał Wojciecha Kowalczyka, minimalnie niecelny. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Piłka odbiła się tam jeszcze od zawodnika izraelskiego i rzutem rożnym rozpocznie zespół Polski. Ustawia piłkę Jerzy Brzęczek. Ładny do środka. Brzęczek. Do Szewczyka. Bardzo silny strzał i bramka. 24 minuta spotkania. Jeszcze raz ta sytuacja, krótkie rozegranie Brzęczka i potężne uderzenie obrońcy GKS-u Katowice. 24 minuta meczu, już 25 i Polacy prowadzą 1-0. Podanie do Roberta Warzychy, ale przejęli piłkę zawodnicy Izraela. Benin. Doskonałe wypuszczenie Rosenthala i proszę Państwa, w 34 minucie spotkania tracimy gola po błędzie naszej obrony. Nie upilnowali nasi obrońcy do Roniego Rosenthala. Jeszcze raz ta sama sytuacja, dobre podanie Banina, doskonałe wyjście Roniego Rosenthala, objechał naszego bramkarza i zdobył wyrównującego gola dla zespołu gości. Ponownie Koźmiński. Fedoruk. No i bardzo ładny strzał Adama Fedoruka, zawodnika Stali Mielec.
ale równie udana interwencja Boniego Ginsburga. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Dobre minięcie zawodnika izraelskiego. Silny strzał, ale tym razem bramkarz izraelski nie dał się zaskoczyć. Z poznańskiego Lecha. I goście Rosenthal. Berkowicz. Ponownie wypuszcza Rosenthala. Groźna sytuacja na naszym polu karnym. No i na nasze szczęście Rosenthal strzela w boczną siatkę. Jeszcze raz ta sama sytuacja, dynamiczne wejście. No i silne uderzenie Romana Szewczyka, ale dobrze ustawiony bramkarz Ginsburg złapał piłkę i rozpoczynają goście z Izraela. Ale przejął piłkę zespół Polski i rozpoczniemy rzutem z autu. Marek Rzepka. Szewczyk. Fedoruk. W tej chwili na boisku aż 5 zawodników z drużyny olimpijskiej, która tak udanie spisywała się na igrzyskach w Barcelonie, zdobywają srebrny medal. Berkowicz. Nimny. Ponownie podał znakomicie do Rosenthala. No i tylko interwencja Romana Szewczyka ratuje nas w tej chwili przed utratą drugiej bramki. Znakomite są te kontry piłkarzy izraelskich. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Dobre podanie do Rosenthala, który znowu oszukał naszych obrońców. No i tam wchodził z numerem 4 Alon Hazan. Na szczęście Roman Szewczyk wybił piłkę na rzut rożny. Rosenthal, wycofanie piłki. Strzelał z numerem 7 Banin. Piłka wypadła na moment Jarosławowi Bace z rąk, ale na szczęście nakrył ją ponownie. Bardzo silne uderzenie.